Święto Trzech Braci to ważne wydarzenie dla mieszkańców Cieszyna i czeskiego Cieszyna. To święto, które łączy dwa podzielone graniczną Olzą miasta. Przez trzy dni zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie organizowane są różnego rodzaju imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Święto Trzech Braci rozpoczęło się w piątek, 15 czerwca. Barwny korowód wyruszył spod ratusza w kierunku Mostu Przyjaźni. Stoimy symbolicznie na moście, który przed 28 laty był raczej mostem, przez który nie była szansa przejść na drugą stronę. Dzień dzisiejszy jest, są tutaj małe dzieci, są młodzi, są nowe małżeństwa, które nie pamiętają tego okresu i korzystają z tego mostu na co dzień. A to ja myślę, że to jest największy atut dni dzisiejszych, korzystanie z dorobku obu miast dla obywateli jednej czy drugiej strony i już nie rozróżniają, czy są w domu, czy są na drugiej stronie, są w Cieszynach. Cieszę się, że już od 28 lat spotykamy się razem, bawimy się. Dzisiaj wędrujemy na rynek w czeskim Cieszynie, tam będzie to oficjalna inauguracja. Będziemy mówić w swoich językach, ale będziemy świetnie się wzajemnie rozumieć, bo też spotykamy się codziennie. Włodarze i mieszkańcy Cieszyna oraz czeskiego Cieszyna spotykają się na moście, by wznieść toast i życzyć sobie dobrej zabawy. Uroczysta inauguracja święta na zmianę organizowana jest raz po polskiej, raz po czeskiej stronie. W tym roku symboliczny klucz do bram miasta ludziom kultury przekazano w czeskim Cieszynie. Witku Słowaczkowi dziękujemy i starostowi Cieszyna, to jest pan Rysio Macura. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. W bogatym programie znalazło się wiele propozycji zarówno dla starszych, jak i młodszych. Święto Trzech Braci to głównie koncerty polskich i czeskich muzyków, ale także kabarety oraz liczne imprezy towarzyszące, wystawy, aukcje, konkursy, kiermasze handlowe. My w tym roku z kamerą odwiedziliśmy czeską stronę, gdzie odbył się koncert zespołu Doga. Oczywiście wspaniała impreza, doskonałe ludzi, krzyczeli, żwali, plakali. Pozdrawiam wszystkich, życie, długiego życia, zdrowia głównie. Święto Trzech Braci zakończy się dzisiaj, 17 czerwca, koncertem zespołu Lady Punk. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, ox.pl, Marta Szymi.